Rozczarowanie dosyć to takie słowa, które opisują najlepiej dzisiejsze spotkanie? No myślę, że bardziej rozczarowanie, że po tej pierwszej połowie nie poszliśmy za ciosem. Myślę, że powinniśmy bardziej iść w tą stronę, żeby bardziej przeważać nad Stalą i dążyć do strzelenia tych bramek, a tego w drugiej połowie moim zdaniem zabrakło. Nie poszliśmy za ciosem, czy może był taki plan? Bo pierwsze 15-20 minut pod kontrolą Krakowi atakowaliśmy i później pytanie, czy to był taki cel, żeby dać trochę pograć piłkę Stali, skontrować ich, czy po prostu, nie wiem, zabrakło sił, pomysłu na tę akcję w ofensywie? Znaczy na pewno są różne fazy meczu, ale myślę, że w drugiej połowie zdecydowanie nie poszliśmy za ciosem. Myślę, że tego zabrakło najbardziej. Stal Mielec w poprzednim sezonie cechowało to, że była to bardzo dobra linia obronna, najmniej straconych bramek w pierwszej lidze. Czuliście z boiska, że to trudny rywal, żeby strzelić im bramki, bo w pewnym momencie nawet na trzech napastników próbowaliśmy? To znaczy na pewno zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo ciężki mecz, że jest to dobra drużyna. Myślę, że zabrakło też lepszego rozwiązania w pierwszej połowie, gdzieś tam w tej fazie finalizacji akcji, żeby szybciej ten mecz otworzyć i wtedy na pewno inaczej on by wyglądał. Przez długi fragment meczu myślałem, że bolączką będzie niestrzelona bramka, natomiast tym problemem była w pewnym momencie stracona bramka. Zacznijmy chronologicznie. Dało się coś tam wybronić, czy było takie zamieszanie po tym słupku, że nie dało się uratować tej sytuacji? Znaczy na pewno spore zamieszanie w tej sytuacji, ale jeżeli padła bramka, to na pewno trzeba lepiej się w tej sytuacji zachować. Powiedz mi, bo ty byłeś zamieszany w tamtą sytuację. Czujesz się z perspektywy boiska, że byłeś faulowany? Bo też sędzia to sprawdzał, kibice też się zastanawia się, czy był tam faul, czy byłeś zablokowany. Kontrowersyjna sytuacja. Na pewno trzeba by było jeszcze raz to zobaczyć, ja jeszcze tego nie widziałem. To idziemy dalej. Bramka strzelona. Poczułeś się moment, jak napastnik rasowy, bo chyba nie myślałeś za dużo, tylko uderzyłeś i wpadło perfekcyjnie. No tak, było blisko i tak trzeba było zrobić gdzieś tam końcowe minuty. No szkoda, że jeszcze nie udało się gdzieś tam jakiejś dobrej akcji przeprowadzić, żeby ta bramka dała 3 punkty. Kilka zmian, szczególnie w linii obronnej. Ty też pierwszy raz zagrałeś od początku spotkania. Jak ty się czujesz przede wszystkim fizycznie z perspektywy całego spotkania? To znaczy, to też zależy. Jeżeli gdzieś tam mieliśmy piłkę, to wiadomo, że wtedy jest łatwiej. Jeżeli gdzieś to Stal częściej nie oporowała, to na pewno są też cięższe momenty. Trzeba to dobrze rozłożyć i wiedzieć, jak w danych sytuacjach się zachowywać. Ale ty fizycznie, rozumiem, nie sprawia ci to problemu grać teraz 90 minut? Myślę, że nie, że jestem dobrze przygotowany. Tutaj ciężko popracowaliśmy w przerwie reprezentacyjnej. Myślę, że to teraz będzie przynosiło rezultaty. To zapytam cię teraz o to ustawienie, gra w tej czwórce obronnej. Dzisiaj myślisz, że zabrakło może trochę zgrania, żeby w końcu po tych 10 spotkaniach ze straconą bramką zagrać na zero z tyłu? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest jednorazowa gdzieś tam sytuacja, w której się powinniśmy lepiej zachować. Ty nie pamiętasz poprzedniego sezonu, natomiast Cracovia miała problemy w tych spotkaniach z Beniaminkiem, przede wszystkim mecze z ŁKS-em Łódź. Teraz 2 mecze z Beniaminkami, tylko 2 punkty. Myślisz, że to być może psychologicznie rozegrało się przed meczem? Nie, na pewno tutaj trener odpowiednio nas nastawił. Wiedzieliśmy, że trzeba się spodziewać bardzo, bardzo ciężkiego meczu. Tak też do niego podeszliśmy. Uważam, że gdzieś tam zabrakło nam lepszego rozwiązania finalizacji w pierwszej połowie, bo wtedy ten mecz trzeba było napocząć i wtedy zupełnie inaczej on by się potoczył. Na pewno łatwiej by nam się grał. Taka jedna rzecz, której sobie życzysz przed wyjazdowym spotkaniem z Zagłębiem Lubin? Na czym ty może będziesz szczególnie pracował przez ten tydzień? Życzę sobie 3 punktów w tym meczu.